Nie wierzę w to, że naprawdę kiedyś to była drama, o takie coś. 500 tysięcy ludzi to wyjrzało. No nie wierzę, ty. Jak porównać to? Boże, jak to się szybko nakręca ten internet. 5 lat temu drama o to, że typ sfejkował zerwanie z dziewczyną, żeby później ją pokazać na filmiku. 500 tysięcy ludzi to obejrzało. Ja pierdzielę, ty. To 20-minutowy materiał, w którym Mateusz wraz z Kingą opiekują się lalką. Oczywiście podczas całej tej w cudzysłowie związkowej serii nie zabrakło nachalnego promowania social mediów naszej pary, która na każdym kroku o tym wspominała. To jest ich filmik, mogłbym to nawet dać se baner swojego Instagrama. To kiedyś były dramy naprawdę. Boże, to jest tylko 5 lat temu. Ja co jest w dupę? Naprawdę kiedyś była drama o to, że swojego Instagrama na swoim filmie promowali ludzie z tym związani. Co to w dupę? W 5 lat się aż tak internet zmienił? Przecież to jest nierealne. Ja w to nie wierzę. Ja jeszcze rozumiałbym, jakby to było 15 lat temu. Nie wiem nawet, czy Instagram wtedy już był, ale. I obejrzmy tego. YouTuber zniszczony. A, widz mi w ogóle wczoraj przypomniał, że oglądał. Jak oglądam ten filmik, co tu będzie, tylko 6 lat temu na YouTubie. XPP. Skamy to Siema, zdecydowanie jeden Xamil. z największych problemów, który dotyka nas jako użytkowników internetu niemal na To każdym nie o kroku. mnie. Pozornie atrakcyjne oferty promowane przez rozpoznawalnych twórców tworzą wśród widzów pewnego rodzaju barierę bezpieczeństwa, ponieważ jak ktoś, kto jest tak miły i wesoły na nagraniach, mógłby chcieć źle dla drugiej osoby? Na przestrzeni Co? ostatnich lat byliśmy świadkami Kto promowania tak? wszelakich nowinek. Kto tak kiedykolwiek pomyślał? Pytam się. Technologicznych, tandetnej jakości ubrań czy innych, kolokwialnie mówiąc, badziewi, które albo nie docierały do kupującego, albo wręcz rozsypywały się w rękach po pierwszym użytkowaniu. Osoby zajmujące się sprzedażą skamu doskonale wiedziały, do jakiego Witam, Defrot. influencera Siema. odezwać się z propozycją współpracy, zwracając Jak przy tym było w szczególną uwagę szpitalu? na konkretną grupę odbiorców, do której docierają materiały ów twórcy. W wyniku ogromnej ilości skamów zalewających internet znalazły się osoby, które za punkt honoru obrały sobie uświadamianie oraz nagłaśnianie tego O! rodzaju oszustw na swoich kanałach. Materiały Ej, demaskujące co z Gargamelem, widzowie? Już tyle czasu minęło. reklamowanie szkodliwych produktów spowodowały, iż niemała część influencerów musiała posypać głowy przysłowiowym popiołem lub proszkiem wy Męczennik, 2,5 godziny oglądania filmików na YouTubie teraz. Szczerze, jest to dosłownie najbardziej real wiadomość, jaką w życiu przeczytałem. Troszeczkę się aż wzruszyłem. Zgadza się, jestem męczennikiem. Zgadza się. wybielającym zęby. Ten wstęp nie powstał z przypadku, ponieważ w dzisiejszym odcinku przedstawię nieocenionego w swoim fachu rekina biznesu, nieskazitelną osobę medialną oraz niezwykle To kreatywną. nie męczennik, tylko co? A, to inna emotka! A, to się pieprz w szmaciarzu w dupę. Twórcę, którym jest nie kto inny jak Mateusz Chmielarek. Zapraszam do oglądania. YouTubeowa kariera Mateusza rozpoczęła się wraz z założeniem pierwszego oficjalnego kanału w kwietniu 2015 roku. Pierwsze filmiki Chmielarka przedstawiały covery popularnych piosenek odgrywane przez niego na keyboardzie. Tego rodzaju Pamiętam. content realizował W sensie również u na Gargamela w Facebooku i filmiku to YouTubkach, chyba na było, których nie? to próbował zbierać zasięgi poprzez transmisję na żywo, poprzez popis swoich umiejętności gry na keyboardzie. Twórczość muzyczna Mateusza nie przysporzyła mu rozpoznawalności, toteż postanowił on pokierować swoją karierę w całkiem inną, cringe'ową stronę. Chmielarek uznał, iż doskonałym pomysłem będzie Cringe'ową spieniężenie stronę. swojego związku, jak i partnerki Kingi. Ciekawy zbieg okoliczności. Ej! Ta typiara wyświetlała mi się na TikToku ostatnio. Musiałem aż sprawdzić, czy to ona. Tyle lat minęło, ona dalej coś nagrywa, wiesz o tym? Nie on! Kurde, no nie to, co na ekranie! Jego dziewczyna w sensie. Całkiem inną, cringe'ową stronę. Chmielarek uznał, iż doskonałym pomysłem będzie spieniężenie swojego Dupę. związku, jak i partnerki Kingi. On miał fajny pomysł za biznes, zarobić na raz 30 tysięcy zamiast zarobić przez 10 lat po parę tysięcy. Chłopie, posłuchaj mnie. Kto żyje w bańce, ja czy ty, że 30 tysięcy na raz i zniknąć i żyć na to do końca życia? Powiedz mi, kto żyje w bańce?
dupę. Ja, że według mnie za tyle to możesz przeżyć miesiąc w kawalerce 6 metrów kwadratowych w Warszawie? Czy w dupę ty, człowiek, który myśli, że złapał Boga za stopy, a jedyne co to w dupę stopy staremu obmywa codziennie po robocie? Odpowiedz teraz na moje pytanie, bo poleci ręka do roboty, ręka zaraz pójdzie na tobie. Wyładuje się w GTA. Ja napisałem, że można za to żyć, więc ty. Aha, okej. Okay. Hmm. A, nie napisałeś tego. Aha, okej. Okay. Aha, czekaj. Aha, okej. Okay. Ciekawy zbieg okoliczności. Tylko po to, aby w końcu stało się o nim głośno w internecie. W ten oto sposób w roku 2018 opublikowany został film pod tytułem... Nie no, ale tak szczerze, nie można nawet mówić, że on miał jakikolwiek plan. To był pieprzony ćwierć inteligent. Przecież ja pamiętam te jego rzeczy. Chłopie. Nie. A on jeszcze, bo to jest chyba o skawach, nie? Bo poza tym, że on był debilem, to on jeszcze później skawy reklamował, no. Spędziłem noc w domu mojej dziewczyny i o niczym nie wiedziała, który na chwilę obecną posiada ponad 2 miliony wyświetleń. Absurd i głupota płynąca z tego materiału stała się bodźcem do obudzenia... Ty, w sumie jakby on skamu nie reklamował, to mógłby dalej nagrywać do dziś, nie? Ale chyba to go tak już doszczętnie wyniszczyło. Gamela z rocznego snu i skomentowania przez niego twórczości Chmielarka. Pole awanturka. Jak sam tytuł wskazuje, we wspomnianym odcinku Mateusz postanowił, iż włamie się do mieszkania swojej dziewczyny i spróbuje tam spędzić noc, pozostając niewykrytym. Nie trzeba być specjalistą... Stary, mam kolekcję perfum za jakieś 30 tysięcy. Zbieram sobie. Możesz u mnie na Insta zobaczyć. Siema, chcesz coś z Avonu? Aby dostrzec, iż cały filmik był ustawiony, jednak w sekcji komentarzy znalazły się osoby, które wydawały się wierzyć w prezentowaną przez Chmielarka narrację. Cały format YouTuber określił mianem innowacyjnego, lecz w rzeczywistości... Ej, ale o co w tym chodzi tak w ogóle? Miałem takiego kolegę w gimnazjum. Słuchaj teraz. Posłuchaj, dzieciaku. Posłuchaj. Że on nosił taki w takim piórniku testery perfum i normalnie handlował tym, że ludzie się patrzyli zapach, nie? I zakładali zamówienia i on na tym serio zarabiał. Czyli to nie jest zawsze skam z tymi rzeczami. Jak to działa? Ktoś wytłumaczy? Ktoś wytłumaczy to? Tak szczerze, bo ja no nie ogarniam tego. Był tam Paweł. No nie było Pawła, serio był. Co za gówno oglądam? Filmik na rozruszanie tego mózgu na start. Zaczerpniętą z kontentu prowadzonego przez zagranicznego twórcę Morgza. Większość scen była wręcz dosłownie odwzorowana, a sam no nie cygańskie perfumy, co to jest w ogóle? Po głębszym przyjrzeniu się dawnym treściom publikowanym przez Mateusza można dostrzec, iż jego kanał w tamtym okresie był w zasadzie polskim odpowiednikiem Morgza, począwszy od dosłownie przetłumaczonych tytułów, aż po miniaturki. Większość oferowanych... Ktoś ci chciał sprzedać ukradzione perfumy z Rossmana? Kupiłeś? Kontentu była zwyczajnym żerowaniem na swojej dziewczynie oraz umieszczaniem clickbaitów niemal w każdym odcinku. Z czasem coraz więcej widzów zaczęło dostrzegać, iż filmiki są po prostu ustawione, a sam Mateusz wykorzystuje naiwność zapewne najmłodszej części widowni. Kontent, który wówczas nagrywał, był wysoce szkodliwy. Dzieci oglądające tego rodzaju materiały w większości nie były świadome tego, iż filmiki były reżyserowane, to też mogły one chcieć w pewien sposób naśladować swojego idola i przykładowo ignorować swoich rodziców przez 24 godziny, czy zniszczyć rodzeństwo. Ej, ciekawi mnie, czy rzeczywiście... przekładają się takie rzeczy na realne życie kogokolwiek, bo dużo się gada o tym, że dzieci mogą nie wiedzieć, że coś jest fałszywe w internecie i to rzeczywiście na życie przekładać. Ale się zastanawiam, jak jest naprawdę. Czy naprawdę takie rzeczy istnieją? To jest dla mnie taki absurd. Pytanie, co po wbiciu 200 godzin? Poślizg do czerwca? 200 godzin bijemy na koniec maja, więc poślizg do czerwca, widzę, to jest jeden dzień pewnie. Także oby. Sprzęt komputerowy.
Na kanale Mateusza pojawił się jeszcze jeden format, który ten wyeksploatował na wszelkie możliwe sposoby. W 2018 roku doszło do zamachu na życie XXXTentaciona, amerykańskiego rapera, który był w piku swojej kariery. Sprawa stała się bardzo medialna na całym świecie ze względu na ogromną rzeszę fanów, którą posiadał Temptation. Wiele kanałów związanych głównie z hip-hopem nagrywało materiały dotyczące okoliczności oraz powodów tej tragedii, w tym również Mateusz Chmielarek. Seria dotycząca Tequila chyba nie jest. Na nieustannym spekulowaniu oraz doszukiwaniu się na siłę teorii. Ostatnio mój młodszy brat zanurzył się w kiblu na 10 minut, aby przenieść się do magicznego świata z Kibidi Toilet. Ta udało mu się? W sensie, poczekaj. Ja pierdzielę. Pewnie kameraman nie przyszedł z pomocą i umarł. Sadga. Też kiedyś tak miałem, ale przeżyłem. Spiskowych, które po prostu były nie na miejscu. Po eksie znów zaczynało być cicho. Gdyby nie fakt, że dzisiaj dodał nową piosenkę z teledyskiem, która jest dość kontrowersyjna. Mateusz na wszelkie możliwe sposoby próbował wykorzystać... Kamil, nie rób tego. Siema dziadzie, umyłeś uszy? Nie, 2900, ale... A nie, czekaj, ty machoń z kimś rozmawiasz, wybacz. Ja ostatnio śmieci wynosiłem, to jakieś trójka dzieci. Trzyletnich. Śpiewała Skibidi Toilet. Szczerze, lepsze Skibidi Toilet niż jak było to nagranie, co śpiewają Fagata, nie? Także zostańmy przy Skibidi. Zostać ów temat, aby móc nagrać o nim jeszcze jeden odcinek. Cześć, ja jestem Mateusz. Ja sam to śpiewam. W nowej serii na moim kanale pod tytułem Co by było gdyby? Co by było, gdyby okazało się, że XXXTentacion jednak żyje? Tutaj zanim zaczniemy, mam taką prośbę, żebyście zostawili pod tym filmem łapkę. Co by było, gdyby żył? By żył. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do serii Księżulo Nutę nagrał, Mateusza, fajna. Ponieważ to właśnie jej udział w odcinkach stał się machiną generującą największe zasięgi. Kinga stała się ofiarą głupich pranków Chmielarka, lecz najgorszy jest fakt, iż wszystko to było nagrywane za jej zgodą. Sytuacja emocjonalna w relacjach tej pary zależna była Tequila. Od zapotrzebowania na nowy. Przyjdzie, dawno go nie widziałem. Jeśli Mateusz zauważył, że wyś... Mają być nowi wróżkowie chrzestni, główna bohaterka być... Co? To ta bajka taka stara? Ja raz wyszedłem i też spotkałem trójkę starców, którzy śpiewali Śniący Zbudź. Wyklenia się nie zgadzają, to zdecydował się udokumentować swoje zerwanie z Kingą, jedynie po to, aby w następnym odcinku opublikować film zatytułowany Kissing Challenge z moją byłą dziewczyną. Ty w sumie jak na to patrzę, że 5 lat temu o takie rzeczy była drama, to... Speks podkreślenie K4. Kiedyś widzowie były lepsze czasy. Dobra widzowie, kto dołącza się do picia shota za każde krecenie kołem w awanturce? Mogę VIP-a? Nie pij, alkoholiku, przestań, bo będzie dużo kręcenia. Bajkę z dzieciństwa ci psują? Te wróżkowie? Ja to ledwo pamiętam. To było coś takiego, że byli taka baba i wujaszek i ciotka, nie? Ciocia. I tego. I był ten taki, ten dzieciak i tyle. Nic nie pamiętam poza tym. Ktoś tam zły w ogóle był? Czy tam nawet złego nie było bohatera? Zapomniałem o waleniu konia, teraz jak ciebie słucham, to mi się przypomniało Gajgę. 3 tygodnie. Czekaj, co ty piszesz? Dobra. Który jest skutecznym clickbaitem do momentu pierwszych 2 minut, w których Mateusz tłumaczy, iż jest to odcinek nagrany przed ich zerwaniem. Później sprytny Chmielarek ponownie sprankował swoich widzów i nagrał filmik, w którym ma przedstawić swoją nową dziewczynę. Myślę, że część z was domyśla się już kto nim... Nie wierzę w to, że naprawdę kiedyś to była drama o takie coś. 500 tysięcy ludzi to wyjrzy. No nie wierzę, ty. Jak porównać to? Boże, jak to się szybko nakręca ten internet. Że 5 lat temu drama o to, że typ sfejkował zerwanie z dziewczyną, żeby później ją pokazać na filmiku. 500 tysięcy ludzi to obejrzało. Ja pierdzielę, ty. To jest popieprzone. Zostawić swoją nową dziewczynę. Myślę, że część z was domyśla się już, kto nią się okazał. Pandora przy tym to nic. Jeszcze większego uwydatnienia poziomu nagrywanych filmików z Kingą chciałbym jeszcze wspomnieć o odcinku zatytułowanym jako Zostaliśmy rodzicami. Poważnie brzmiący tytuł w rzeczywistości krył za sobą ponad 20-minutowy materiał, w którym Mateusz wraz z Kingą opiekują się lalką. Oczywiście podczas całej tej w cudzysłowie związkowej serii nie zabrakło nachalnego promowania social mediów naszej pary, która na każdym kroku o tym wspominała. To jest ich filmik, mogą to nawet
dać se baner swojego Instagrama. To kiedyś były dramy naprawdę. Boże, to jest tylko 5 lat temu. Ja co jest w dupę? Naprawdę kiedyś była drama o to, że swojego Instagrama na swoim filmie promowali ludzie z tym związanym. Co to w dupę? W 5 lat się aż tak internet zmienił? Przecież to jest nierealne. Ja w to nie wierzę. Ja jeszcze rozumiałbym, jakby to było 15 lat temu. Nie wiem nawet, czy Instagram wtedy już był, ale... Dupę. Jednak żerowanie na swoim związku i reżyser... Ja wczoraj z psem idę, gość do baby podbiega i drze się... Ty śpiesz? Czekaj, co? Irytowanie i irytowanie swojej dziewczyny, co ty piszesz? To jedynie szczyt góry lodowej, ponieważ w pewnym momencie swojej kariery Mateusz postanowił spróbować swoich sił jako biznesmen. Zaczęło się niewinnie. Na biznesmen. Social mediach Mielarka coraz częściej publikowane Dupa. Były materiały z otwierania Mystery Boxów na stronie mysterybrand.net, podczas których wygrywał on różne niejednokrotnie wartościowe nagrody. Najciekawsze jest to, że ów stronę reklamował nie tylko Chmielarek, lecz znaleźli się też inni youtuberzy, których skusiło... Co to ryczki szyszki? No właśnie, widzu, co to jest? Dla każdego coś innego, nie? Wizja zarobienia łatwych pieniędzy. Mateusz wielokrotnie dokumentował ogromne wygrane w postaci limitowanych ubrań czy telefonów. Cała strona od samego początku Co ty gadasz, Sakata? Nie posiadała ona stosownego regulaminu, który... Ty tylko rok jesteś? Ja myślałem, że ty jest dłużej oglądasz, tak cię kojarzę. To jak to możliwe, że tak cię kojarzę dobrze? Ty aż tak dużo piszesz tu? Ja miałem dramę, no niedawno była z Lordsami drama. Ale to taka, wiesz, taka drama, wiesz jaka. No. Szkoda, że tylko taka, no. Ja, że się nie, ostatecznie nie napieprzeliśmy. W oryginale był sporządzony w języku ukraińskim. Ponadto cała firma zarejestrowana była jako widmo, gdyż nie posiadała ona ani siedziby, ani konkretnych właścicieli. W kwestii nagród to bardzo często były one skopiowane prosto z licytacji z widzami, na eBayu, a w dodatku widzami, posiadały widzkami. Błędne opisy. Czasami robię małe Zależy, błędy kto przyjedzie i pozostawia do mnie, w nazwach przedmiotów pełne nazwy aukcji na eBayu, z których pochodzą. Co ciekawe, niektóre przedmioty na eBayu są już wyprzedane w momencie, gdy dalej widnieją na stronie. Co sprawia, że tych rzeczy to na pewno nie dostaniecie. Zdjęcia butów Farela z Adidasem pochodzą z 2-letniego już artykułu na francuskiej stronie Wave. Ty, ale też się zastanawiam, bo ja pamiętam tą dramę, że to było coś jak te skiny z CS-a, tylko się losowało skrzynki, a w środku były rzeczywiste rzeczy, które potem paczką do ciebie wysyłali, tak? I że to niby jakieś rare rzeczy, że naprawdę ciężko kupić na przykład takie buty. Ale ludzie, którzy się tym interesują, typu gdzie kupić takie coś, naprawdę myśleli, że mogą to wygrać na jakiejś stronie za $2? Czy ludzie, którzy się interesują taką modą, są po prostu debilami? Szczerze pytam. Znasz ludzi takich? Typu masz kolegę, co nosi takie buty. Wygląda jak emotka Tuchel? Albo Halfhead? No bo to jest nierealne w dupę. No to jest po prostu niemożliwe. Takie biznesy to musiałyby działać na gigantyczną skalę, żeby to się opłacało. Typu jak masz te i bardzo malutka szansa na wygraną, typu jak masz totolotka, że niby duża wygrana, ale szansa na to wiadomo jaka. No i że i tak dużo na plus wychodzą, albo Budda co robi losowania, też dużo się da wygrać, szansa dużo większa niż totolotku, ale on ostatecznie i tak z 2 razy tyle zarobi. To wtedy to jest prawdziwe, ale jak masz za $2 jakieś buty, gdzie to... Stronka jakaś, gdzie 5 osób o niej wie. To jest absurd. Jolko pewnie by pomyślał, że wygra. No może on tam stracił rzeczywiście. Autorstwa Nicolasa. Zaraz zobaczę tych wróczków. Louis Vuitton i Supreme do znalezienia na Hot New Hip Hop. Ale czekaj, to nie jest cena tej. Ile to kosztuje? Ta kurtka normalnie. Niestety znalazły się osoby, zastanawiam, o co tu chodzi. Zdobycie butów za parę tysięcy złotych okazała się realna i jak można się było spodziewać, straciły one zarówno pieniądze, jak i za... To było skierowane do dzieci 10-14? Aha, czyli po prostu dymanie... Poczekaj, bo źle słowa ze sobą połączę.
Skamowanie dzieci to było, tak? Czyli na tym to żerowało po prostu, że nie szukasz tępych ludzi, tylko po prostu oszukujesz dzieci. Witam, Konrado. Konrados. Ufanie do naszego bohatera. Za to ten kanał może w niedługim czasie zyskać magiczną liczbę 100 tysięcy subskrypcji, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, proszę cię o to jedno kliknięcie. Bo znowu leżę. Tam. Po obnażeniu tego skamu na Mateusza wylało się ogromne wiadro hejtu, które właśnie zostało dodatkowo napędzone przez materiał opublikowany na kanale 5 milionów, w którym skrytykował od wybryki naszego bohatera. Jego osoba była już nie tylko kojarzona z siedzeniem... Jak majówkę idziesz w dupę? Kamil, co ty piszesz? Majówka się skończyła. Jak majówkę? Również z oszukiwaniem swoich widzów. Mateusz próbował swoich sił na wielu płaszczyznach... Link do kanału dać? Proszę bardzo. Daj tego not. Począwszy od transmitowania na żywo, aż po udział w projekcie Dom TikTokerów, którego format opierał się na powielaniu treści publikowanych przez popularną wówczas ekipę Freeza. Ponadto Mateusz wrócił do swoich muzycznych korzeni i w 2020 roku opublikował piosenkę pod tytułem Gucci. Utwór nie spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony publiczności, która słusznie zauważyła w niej jedynie kolejną, marną próbę wykrzesania paru polubień i wyświetleń. Pasmo niepowodzeń spowodowało, iż skruszony youtuber postanowił odnieść się do całej sytuacji, przeprosić swoich widzów i ogłosić ogromną przemianę z Chmielaraka w prawdziwego Mateusza Chmielarka. Chciałbym, żebyście zapomnieli o Chmielarku, o Chmielaraku i chciałbym, żebyście poznali na nowo mnie, Mateusza, który tym razem już będzie sobą, będzie ogarniętą osobą taką, jaką jest na co dzień, który politycy co wybory, dużo myśli, stara się rozwijać różne biznesy i nie jest tylko internetu. Wydawać się mogło, że po tych słowach w Mateuszu naprawdę dojdzie do przemiany, lecz były to jedynie pozory, gdyż wtedy obudził się w nim prawdziwy wilk z Wall Street. Zaczęło się niewinnie. Na platformie TikTok pojawił się krótki filmik, w którym Mateusz ma botoks na twarzy, za nie pomocą wiem. Której można dostać darmowe słuchawki na stronie Ktoś go zna? Głośno o nim było parę lat temu. Polarize Shop. Dobra, lecimy grubo od razu. Jedne? Nie, 10 sztuk. No, przepraszam, no wiem, że cię to boli trochę. No. Dobra, rozmawiam. Jak może boleć cię kupowanie tych AirPodsów wartych pewnie z 500, jak nie 1000 zł za 40? Jak cię to może bolić? Boleć w dupę, jak? To jakbyś sztabkę złota kupił za 1/10 cenę i mówił, że cię to boli. Przecież to jest... Naprawdę, przejdę się zaraz do niego z pasem i zrobię to, co jego ojciec powinien przez całe dzieciństwo. Wróćmy do tych czasów. Widzowie, wróćmy do tych czasów. Oczywiście mówię w grze GTA na serwerze roleplay. Od razu. AH-68. Jedne? Nie, 10 sztuk. No przepraszam, no wiem, że cię to boli trochę. No. Dobra, rozmawiam. Pierwszy mail. Co? Pierwszy? Ja dostałem też takiego maila z takim Turkiem, czy tam Arabem, że spadek dostałem. Też było, gratulujemy. To może to też jest prawda. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. Tequila podkreślenie snack dał na Golibordę 5 zł, skoro maj 200 h i będzie Hollow Knight, to czy po tym możesz ograć Detroit Become Human dla widza? Powiem ci jedno, na pewno zagram z Jedi'e. Jak jesteś fanem Jediów, to się ucieszysz, a jak nie, to obejrzysz, bo ja też nie jestem fanem. Szósty. Co jest? A Detroit to nie wiem. Co jest? Ja już nawet nie muszę dalej otwierać, jestem na plus dwukrotnie ponad. Kiedy widzę? Jak dwukrotnie? Aż sprawdzę. AirPods Pro. To kosztuje 1130 zł, a on kupił za sztukę 30. Nie dość, że debil oszukuje, to jeszcze w dupę nie umie liczyć. Ty w dupę kretynie pieprzony. Bym ci naprawdę... Kurde! No nie wytrzymam, oczywiście mówię w grze. W grze by to było. Na plus dwukrotnie ponad. Kiedy widzowie próbowali użyć tego samego kodu co Mateusz, okazywało się, iż słuchawki nie są za darmo, a jedynie ich cena uległa obniżce o 100 zł. Sklep oferował również szereg innych produktów, takich jak multimedialne pierścienie czy projektory. Z czasem pomysłowy youtuber postanowił robić openingi mystery boxów kupowanych na stronie Polarize Shop. Zaczął robić różne testy z paczkami, aby napędzić zainteresowanie potencjalnych klientów.
Otwierał on paczki, uderzając w opakowanie młotkiem, czy przejeżdżał je samochodem. Po otwarciu pudełka okazywało się, iż skrywały one cenną nagrodę w postaci iPhone'a lub AirPodsów, które swoją drogą były podróbkami. Na uwagę zasługiwał również sposób zapakowania, w jakim paczki przyjeżdżały do kupującego, w tym przypadku Mateusza. Były one schowane w nieestetyczny... Nie wiem, co to jest iPhone? Co pudełku owinięty... Widziałeś, żeby paczkę z telefonem tak zapakowali kiedykolwiek? iPhone wartości 8000 zł, czy co to za telefon? Wpieprzyli trochę bibuły. Nie, to no na 100%. Nie wierzę, że to... Boże! Ale jak dziecko może się dać na to złapać? Nie, muszą te skamy działać, no bo ktoś to ciągle robi przecież. Ale jak dziecko może się na to złapać? Przecież jakie dziecko ma w dupę na iPhone'a z bomby, że se kupi? Widzowie, co tu się dzieje? Schowane w nieestetycznym pudełku, owinięte jedynie w kolorowy papier lub gazetę. Podczas filmików YouTuber specjalnie podkreślał, iż na stronie aktualne są ogromne promocje, udając przy tym ogromne zaskoczenie i nieocenioną radość, gdy udawało mu się wygrać kolejnego iPhone'a. Premiera lodów sygnowanych logiem ekipy stała się kolejną okazją dla Mateusza, dzięki będzie? Której mógł zarobić dodatkowe pieniądze po... Jezus Maria. A czemu to się nazywa Mystery Box? Lody 100 ekipa. W sensie Mystery Box to jest box, w którym jest RNG coś w środku, tak? A tu jest napisane, że w środku jest 100 lodów. To jest zwykła paczka, ale i tak oszukana. Więc czemu taka nazwa? Bo się lepiej klika w Google. Ponieważ na stronie Polarize Shop pojawiły się mystery boxy, w których do wygrania było 100 sztuk ciężko dostępnych wówczas lodów ekipy. Na całą akcję zareagował sam Chris, który w wiadomości prywatnej przekazał Chmielarkowi, aby ten usunął wszystko związane z logiem ekipy i nie mieszał ich marki z promowanym przez niego skamem. Chmielarek wciąż kupował mystery boxy ze strony, nie wspominając swoim widzom o jednej kluczowej rzeczy. Mianowicie był on właścicielem Polarize Shop, który to swój model sprzedaży opierał o dropshipping nieoryginalnych produktów z Chin. Ponadto warunki świadczenia... Ej, to jest legalne? Czy... Boże, w dupę. W sensie legalny jest dropshipping, ale legalne jest wciskanie ludziom podróbek? W sensie... Pytanie, czy jak poinformuję, że sprzedaję podróbki, to czy to jest legalne? Nie, to nie jest legalne. Przecież podróbka to... Zabierasz czyjeś logo. To nie jest legalne w żadnym wypadku. Nie, co tu się w dupę dzieje? To przecież on dosłownie podał swoje dane, tak? Firmę na to założył. Jeżeli w Polsce, no to przecież łatwo go idzie ścignąć za to. Usług oraz wysyłki pełne były różnych niejasności dotyczących zarówno zwrotów, jak i terminu otrzymania zamówionych produktów. Dobra, sprawdźmy zapisy po angielsku, bo na przykład w polityce zwrotów jest mowa o tym, że nie są akceptowane zwroty towarów przecenionych, a tak się składa, że na stronie Polarize Shop wszystko jest przecenione. Po ujawnieniu tego faktu przez jednego z TikTokerów zainteresowanych sprawą Mateusz... Ale to i tak jest nielegalne, bo jak kupisz w internecie, to i tak masz zwrot. Nawet jak ci ktoś napisze jakiś w dupę Janusz, że nie masz, to i tak masz. I se może Janusz naskoczyć ci w dupę. Więc no. Postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i przedstawić część faktur zakupione przez niego produkty do firmy i skierować pozew przeciwko osobie, która szerzyła na jego temat nieprawdziwe informacje. Kolejny ruch Mateusza był mark... Co ty gadasz, fizowaty, w dupę? Ty go oglądasz, od kiedy on zaczął streamować do dziś każdy stream? Czy jak? Czy on aż tyle streamuje? Marketingowym strzałem w kolano. Przeświadczony o uczciwości swojego biznesu, zorganizował konkursy dla swoich widzów, w których do wygrania było 5 mystery boxów. Ale i tak bardzo dużo. Po wyłonieniu zwycięzców, Chmielarek zamiast podarować chociaż kod wygranym do aktywowania... A chyba i tak się całe fizolaty nie zlicza, bo czasem to się psuje, wiesz? Kody to uznał, że otworzy skrzynki za nich, a całość opublikuje w filmiku nagranym z ręki. Kupuję mojemu widzowi 5 mystery boxów. Zamówimy ci mystery... Czekaj, czy on... Boże, co? Nie wierzę w to, co widzę. Po uczciwości swojego biznesu zorganizował konkursy dla swoich widzów, w których do wygrania było 5 mystery boxów dla każdego z nich. Po wyłonieniu zwycięzców, Chmielarek zamiast podarować chociaż kod wygranym do aktywowania nagrody, to uznał, że otworzy skrzynki za nich, a całość opublikuje w filmiku nagranym z ręki. Kupuję mojemu widzowi 5... Czy on na potwierdzenie tego, że jego strona jest uczciwa, zrobił film taki, że niby komuś daje 5 mystery boxów, a to
A to daje, to jest po prostu otworzenie 5 maili, w którym jest, że przegrał? Czy tam wygrał iPhone'a, ale go i tak nie dostanie? Czekaj, co to w dupę jest? Boże. Ja pierdzie, aż mi łeb paruje. Co ty? Boże! 5 mystery boxów. Zamówimy ci mystery boxy z AirPodsami, bo to nowość, nawet ktoś teraz kupił. Chyba 5 sztuk. Zamówienie opłacone. Sprawdźmy, co wygrałaś. Maile właśnie przyszły, więc otwieramy. Jeden case. W drugim boxie znowu case. A to case jest iPhone'a. W czwartym boxie też case. I w piątym również. Ile kosztuje? Bo na pewno podruba to jest tego case'a na iPhone'a, tak? Ile kosztuje takie coś? Bo oryginały to tam chyba drogie, nie? Ale case'y podróbka to pewnie tyle co na zwykły telefon. Ile? Z 30 zł, nie? Dycha? No to 5 dych, a pewnie kupony ciekawe ile kosztowało? 20 groszy na Ali? A sprawdzę. iPhone. AliExpress. O kurde. Jabłka. Co ty pieprzysz? Takie coś. Patrz. Takie coś. Widzisz? Kurde, no i ci popsułem. No już cenę widać, luj z tym. Chciałem tak ci zrobić zaskoczenia. Zobacz, takie coś, myślisz sobie... A to 4 zł, to jest 1 dolar. To jest zupełnie 1 dolar. A ja mówię 30, już bym nie oszukał. Już na starych ludziach chcą żerować. No niestety tym razem to nie robot. Jak można się było spodziewać, każdy ze zwycięzców rękami Mateusza wylosował po 5 etui do iPhone'a. W teorii lepsze 5 etui niż nic, jednak nic bardziej mylnego, bo paczki z nagrodami nawet nie trafiły do wspomnianych widzów. Z tego rodzaju problemem zaczęło zgłaszać się coraz więcej osób, które poczuły się oszukane przez przedsiębiorczego influencera. Sól droższe niż te case'y na iPhone'a? No bo sól jest pożyteczna, a te case'y to... Kreatywność Mateusza dała o sobie znać, kiedy ten opublikował na swoich social mediach informacje o prowadzonym przez niego najnowszym projekcie o jakże nietuzinkowej nazwie OneMeet na Instagram. Projekt opierał się na promowaniu profili na platformie Instagram poprzez zdobywanie tak zwanych instapointsów, a samo wejście do grona kont wspierających kosztować miało jedynie złotówkę. Chmielarek, aby dodatkowo uhonorować osoby najprężniej oddające mu pieniądze, postanowił, iż 10 najbardziej aktywnych kont dostanie nagrody takie jak paczki niespodzianki, znaczek weryfikacji na stronie Mateusza, czy chyba najbardziej wartościową nagrodę z tych wszystkich, obiad zamówiony przez właściciela strony. Najwidoczniej... McDonald's, Uber Eats. Co to w dupę jest? Nie znalazło się wystarczająco dużo chętnych osób na zakup produktu oferowanego przez Chmielarka. To też w maju 2021 roku strony zarówno Polarize Shop, jak i 1 Million Instagram zostały zamknięte. Klęska. Ale co to znaczy w dupę zamknięte? On powinien za to odpowiadać. Przecież to jest nielegalne, co on robi. Są dowady na filmikach. Co tu się odpieprza? Zmysłów jedynie zmotywowała jestem naszego bohatera do stworzenia kolejnego to. Projektu już parę miesięcy po zamknięciu poprzednich biznesów. Była to strona internetowa o nazwie Cash Cards. Cały koncept opierał. Wziąłbym na warsztat osoby, które to kupują, wysłał ich na przymusowe leczenie. No, to prawda, bo to jest absurd. Opierał się na kupowaniu talii kart, w której jedna z nich zawierała kod QR, który po zeskanowaniu doładowywał wirtualne dolary na stronie Mateusza. Za tę walutę kupujący mógł odebrać różne nagrody. Jak się okazało, Cash Cards było kolejnym skamem, co udokumentował na swoich social mediach prowadzący kanału MWK. YouTube nagrał cały proces rozpakowania paczki oraz wykonał wszystkie kroki zgodnie z instrukcją. Paczka przyszła w tandetnym opakowaniu, a cały system na stronie nieustannie się zacinał. Stary, i też klikam odbierz i nie mogę tego odebrać. Też się nie da. Też się nie da. Całą sprawą zainteresował się prowadzący będzie kanał Lombardzik Drewo, który od dłuższego czasu śledził ruchy Mateusza Chmielarka w sieci. Jak się okazało, strona Cash Cards wzorowana była na zagranicznej grze hazardowej o nazwie $1 Million Puzzle. Historia lubi się powtarzać, to też i w tym przypadku po stosunkowo krótkim czasie strona przestała działać, zostawiając na lodzie kupujących, którzy w kieszeni mieli wirtualne chmielaro dolary. Jego kariera od początku budowana była na kłamstwie oraz skamie, który w długim terminie przyczynił się do skancelowania go z przestrzeni internetowej. Jego historia jest doskonałym przykładem tego, jak w paru krokach zniszczyć swoją karierę, która zapewne potoczyłaby się w innym kierunku, gdyby Chmielarek postanowił być częściej Mateuszem niż Chmielarakiem.
To jest niemożliwe, aż się... Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!